pierwszym filmie. No i jeszcze piękna tęcza. Jestem przerażony, a z drugiej strony jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. To jest sprawca tego zamotania. Ty zostaw tą ścianę z debilem. Nie rozmawiaj, no jest przepiękna. To jest duży pokój. On ma 7, a czyścić będziemy 3 parkery. Czekam jeszcze tylko na dosłanie 2 zdjęć. O, te są fajne. Ostatnie 2. A na stadionie dzisiaj jakiś meczyk? Będzie kuj. Ale kurwa. Chciałam powiedzieć, że mam z głowy prezent na walentynki i na 40 urodziny. Film ten powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Czy taki dobry, to nie wiem. Umordowałem się, montowałem Wikivloga poprzedniego, muszę dzisiaj zapodać na kanał. Nie miałem czasu ogarnąć wcześniej i musiałem całego dzisiaj od rana zmontować. Także już parę godzin przed komputerem dzisiaj spędziłem. Dochodzi 13:15, kurde. I tak jestem zlagowany dzisiaj totalnie. Wiecie to, przez tą pogodę. Bo jest paskudnie, leje, pochmurno, no nie fajnie. Kurde, no nie lubię takiej pogody, strasznie. O czym już wiecie, bo cały czas w tych vlogach marudzę na tą zasraną pogodę. Koty też niezbyt zadowolone, energii nie mają. Gerciu leży na oknie, a Trysia na łóżeczku, bo jeszcze go nie pościeliłem. No, tak, leży sobie w kołderkach, kochaniutka. Natomiast Lizawka coś tu chce ode mnie, pewnie na Polko. Na Polko pójdziemy, co? To chodźcie na Polko, tylko zerknę jeszcze, czy jakiego mechanika na dole nie ma. Wiecie, u teściowej wielkie remonty na dole. Nie ma nikogo, ale jest kurde paskudnie! O! A wy idźcie, dziady jedne. Hopsa, Siri, Pombelku, chodź na Polko. No chodź na Polko, kochanie. Coś ty maluszku taki zestresowany dzisiaj, co? Chodź na Polko, Bąbelku. No idź. Nie chcesz? No to zostań w domku, jak nie chcesz. Ty zostaw tą ścianę. Nie dość, że te korytarze jest tutaj tak paskudny do remontu cały. Kurna, to jeszcze dziot jeden mały będzie drapał ściany. Ja wam powiem, że u nas jest wielka radość. Wszystko chodzi na to, że do końca wiosny mamusia się już wyprowadzi do siebie na dół. A ja dostałem pierdolca. Pierdolca na punkcie mojej nowej pracowni. Wiecie, kurde, ten no, bo będę miał na dole, w salonie, tam gdzie matka siedzi. Teraz zajebiście jestem taki szczęśliwy. No, zbieram sobie obecnie kasę, już odkładam, żeby mieć na remont, bo tam muszę wszystko wyremontować. Strasznie poniszczyła ten pokój. A co zrobić? No, potem wam opowiem, jakie mam plany, jak ją urządzić i co zrobić tam. No, ale to potem, bo teraz jeszcze muszę pewną robotę przy kompie zrobić i wykonać parę telefonów. No, to do zobaczenia potem. No, muszę odejść choć na chwilę od komputera, bo mnie już łeb napierdziela. W ogóle mnie dzisiaj od rana głowa boli. Zatoki mi się odzywają przez tą pogodę. Wiało przez kilka dni. Ja musiałem trochę spraw na mieście pozałatwiać. Wiecie, czapeczka wełniana. Niby ciepła, ale przewiewna, nie? Dobra, pójdziemy sobie do matcynego pokoju jeszcze i pokażę wam, jaki mam plan na remont. Ale zanim pójdziemy do mojej nowej pracowni, to tu jest nasze lobby, jak my to mówimy. No bo co, taka poczekalnia z korytarza, nie? Tutaj może w tym tygodniu się zajmę, zobaczę, jak będę z czasem. Chcę zrobić półki takie, po 2 półki drewniane na książki, żeby tutaj były. I myślę, że to fajnie sobie tutaj będzie wyglądało, bo takie puste te ściany, no można je obrazami tutaj zapchać, ale no książki muszą być, mamy, no trochę książek z Paulą mamy, lubimy czytać, więc trzeba je gdzieś trzymać, nie? Bąbelku, puścisz nas do nowej pracowni? No, słuchajcie, no, tu jest bałagan, no jest bałagan, ale tak, wiecie, mamusia nie należy do osób, które żyją w jakimś porządku, to jest duży pokój. On ma 7, prawie 7,5, no 7,40 bodajże, metra długości na 4 metry szerokości. Także dla mnie idealnie pod pracownię.
wiadomo, to wszystko wymaga remontu, bo matka niesamowicie zniszczyła ten pokój. No zobaczcie, no, te ściany, to wszystko, no, nie wiem jak tak można. Nawet kurwa kominek cały upaliła, ruszt, wszystko. Kurwa, żeliwny, potężny. Nie wiem jak można tak zniszczyć. Że no, roboty trochę tu będzie. W każdym razie nie mam zamiaru tutaj jakoś robić regipsów czy coś. Może na tą ścianę, bo ona jest trochę spękana. Maluję wszystko na biało. Wszystko na biało. A dlaczego biały? Dlatego, że biały jest kolorem neutralnym. Biały i szary. Znaczy, jedną ścianę chcę z szarą. Tam, a to wam powiem zaraz. W każdym razie, biały i szary z kolorem neutralnym. I jeżeli będę chciał tutaj robić zdjęcia, używać lamp fotograficznych, lamp filmowych, to one odbijając się od ścian nie będą dawać tego żółtego zafarbu. Dlatego się robi na biało lub szaro. W każdym razie, no taki jest plan, wszystko to na biało. Na suficie powiem wam, że chciałbym takie ozdobne belki drewniane z ciemnego dębu. Znaczy, ja je sobie zrobię, po prostu kupię deski takie grubsze, zabejcuję na ciemny dąb, to będą pewnie świerkowe deski albo sosnowe, zabejcuję na ciemny dąb i pomaluję, bo meble tutaj właśnie będę miał w taki ciemny dąb. No te mebelki to są mebelki robione ze ścinków, ze skrawków, z odpadów praktycznie. Je robił teściu z dziadkiem. One nawet nie są zalakierowane, jedynie zabejcowane, więc muszę je polakierować. W każdym razie, no te meble wszystkie mi tutaj zostają. No wiadomo, lodówkę sama musiała wejść. Ale zobaczcie, mam tutaj piękną, dębową, fajną komodę. Tak, taką szafkę narożną. Cudowny, duży, dębowy, także ręcznie robiony stół, kochani. Ten stół będzie mi służył jako stół roboczy. Prawdopodobnie będzie stał tutaj jak to łóżko. Tak samo ta meblościanka. Nie chcę się jej pozbywać, bo ja mam trochę gratów fotograficznych i będę ją od cacy sobie tutaj je pochować. Ona będzie tutaj, mniej więcej na środku. Nie będzie dosunięta do ściany, tylko będzie się gdzieś tak stąd zaczynać, tutaj gdzieś powiedzmy, ale od niej sobie zrobię jeszcze półeczki takie do ściany, żeby także mieć gdzie trzymać swoje rzeczy. Na tej ścianie jeszcze do końca nie wiem co będzie. Prawdopodobnie będzie tu mój kącik do malowania obrazów i takie tam rzeczy. Oczywiście wszędzie też będę robił półki tutaj na tych ścianach. W tym miejscu, gdzie stoi ta komoda, będzie moje biurko, z tym, że no biurko muszę zrobić nowe i też będę robił w takim stylu. Nie będzie ono niestety zbyt szerokie, bo będzie miało 60 cm szerokości, tak żeby móc sobie spokojnie balkon otworzyć. Chyba że zrobię po prostu tutaj takie o i tu będzie szersze na komputer. Nie, tutaj będę jeszcze kombinował pod tym względem. Tak samo tutaj nad grzejnikami, tu nie ma parapetów, to sobie chcę zrobić takie lady, powiedzmy na 25, może 30 cm, tak lekko wychodzące, żeby też móc tutaj spokojnie sobie rzeczy swoje i graty układać. Ta szafa idzie out, jej tutaj nie będzie i prawdopodobnie tutaj może ustawię sobie tak pod takim, prostopadle do ściany, ustawię sobie tą komodę. Tylko do niej jeszcze muszę zrobić tył, bo ona nie ma tyłu. Stara tu jakimiś kurna workami zapchała. Ona ma pomysły. W każdym razie zrobię sobie tył z deseczek, też zabejcuję na taki ciemny dąb, będzie ładnie. I możliwe, że do niej dostawione będzie pianino i będzie jakiś kącik muzyczny. No i tu po środku jeszcze sofa, gdzieś randomowo strzelone fotele. No zobaczymy, na razie tak sobie to wymyśliłem. I propos tego sufitu, to właśnie takie co metr walnę sobie, przykręcę sobie po prostu do tego sufitu deski zabejcowane na takie ciemne, będą mi imitować takie, wiecie, podpory jakby. Dowiedziałem się trochę na internecie i nawet mocno się zainspirowałem jedną pracownią. Już wam zaraz pokażę, tylko wrócę do komputera. Zobaczcie, tutaj na stronie Warszawianista jest taka, kurde, pracownia właśnie w takim starym stylu, właśnie z takim dębem, no jest przepiękna. Ja wam oczywiście tutaj pokazuję stronę internetową, bo nie chcę wklejać samych zdjęć, żeby mi tutaj nikt nie zarzucił. W każdym razie, no jest cudowna ta pracownia i pokażę wam teraz więcej zdjęć. No i jako właśnie, że ja mam te ciemne meble tam, nie? No przecież nie pozbędę się, nie wyrzucę, a nie mam gdzie dać.
tego stołu dębowego, tej komody i tam resztę, co mam. One są piękne, ja uwielbiam taki styl, bardzo mi się podoba, tym bardziej one są ręcznie robione, to jest drewno, więc kochani, kurczę, chcę je wykorzystać, nie? Więc taki styl, taki stary styl, taki angielskiej pracowni, która jeszcze mi się cudownie kojarzy ze starych filmów, jakich tam właśnie z Davidem Attenborough czy coś, starych filmów przyrodniczych, gdzie jacyś tam z National Geographic w swoich pracowniach coś tam robili, pokazywali. Z mojego dzieciństwa, no to jest takie moje mega marzenie, żeby właśnie taką mieć. No, teraz jestem na stronie Fundacja na Rzecz Rzeźby Polskiej imienia Zbigniewa Maleszewskiego i tu jest właśnie ta pracownia pięknie pokazana. No zobaczcie, no ja oczywiście nie będę miał takiej antresoli, jak tutaj jest, no i u mnie sufit jest dużo niżej niż tutaj, ale no jak dla mnie to jest bajka, to jest coś pięknego, nie? I takie regały z książkami. Uwielbiam, kocham, kurde, normalnie. A, mega romantyczna, cudowna, piękna pracownia. No i właśnie dla ozdoby sobie po prostu chociaż takie belki zrobię u góry, pod sufitem, żeby były, nie? Kurde, super. Oczywiście tak pięknie nie będę miał, ale no, troszeczkę chociaż się zbliżę do tego stylu cudownego. Wiem, nie każdemu musi się to podobać. Mi się podoba zajebiście. Cudownie. To jest moje marzenie mieć takie miejsce i do takiego marzenia dążę. I teraz właśnie, jak mamusia mi się wyniesie, to latem zabieram się za remont tej pracowni. Także o, wiosna, lato będę miał tak roboty. Remont pracowni, ogród, sadzenie na ogrodzie, robienie tych chodników, tego wszystkiego. Będzie multum roboty. No i jeszcze chcę więcej pojeździć na zdjęcia w tym roku. Także no nie wiem, jak ja to wszystko pogodzę. Zobaczymy. Oby się udało. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Trzymajcie kciuki też, żebym uzbierał coś kasy. Tam na Tipeo odpaliłem donaty podczas live'ów. Możecie się dorzucać do remontu pracowni. No tak liczę, że w około 5000 się zamknę z tym remontem. Na pewno no, część kasy odłożę tutaj od siebie, że tak powiem, nie? Zresztą robię dla siebie. Ale aby ktoś chciał wspomóc, to kochani, na Tipeo. Tipeo.pl przez Skrawki Puszczy. I tam możecie się dorzucać w postaci donate'ów, czy to na live, czy to poza live'em, właśnie na remont tej pracowni. Kochani, no jestem mega kurewsko zajebiście podniecony tym faktem. Wiecie, ten pokoik tutaj, on jest fajny, nie? Kurde. O, jeszcze ta szafka dębowa tam pójdzie, bo ona jest z tego salonu i ta szafka dębowa. No, to tak na marginesie. Ten pokoik jest super, no ale to będzie pokój Pauli. Biuro Pauli i w przyszłości, jak nam się uda, pokój dla dziecka, bo on nie ma balkonu, jest bardzo ciepły, on jest wyremontowany, więc będzie dla dzieciaka bardzo fajny, a Paula kocha ten pokój, uwielbia i ona też potrzebuje swojego biura, też potrzebuje swojej pracowni, no biura pisarskiego, takiego gabinetu, gdzie sobie siada, jest wyłączona od wszystkich, I pisze swoje książki po prostu. No, w tej chwili biureczko ma ściśnięte tutaj tak po prostu w kącie w pracowni, nie w pracowni, w naszej sypialni. Nie jest dla niej wygodne, bo ja wieczorami siadam, chcę też obejrzeć telewizję, też nie będę siedział cały czas przy tym komputerze. Więc wiecie, kurczę, ona chce sobie pisać, też potrzebuje spokoju, wyłączyć się od świata, od rzeczywistości, więc to będzie jej pokoik z myślą, że kiedyś właśnie dla małego borowego Bahora to będzie też. Propos biurka, na którym mam zawsze mega burdel i bałagan, to jest fajne. Duże biurko, ono jest szerokie, długie, no ale stylem no niciulanie będzie mi pasować, a mam do niego inne meble, bo mam tutaj tą szafkę, o taką żyrafkę, no i jest jeszcze ta komoda. No te mebelki prawdopodobnie zostaną tutaj w tym pokoju, łącznie z tym biureczkiem. Nie wiem, może Paula akurat to biurko będzie chciała. Zobaczymy, jak będzie jej się podobało. No i dlatego muszę zrobić nowe biurko, no bo to stylem tam nie będzie, tym dębowym nie będzie mi pasować, a zrobię, wiecie, typu ladę, blat, sam będę robił to biureczko. Będzie jak będzie, ale z jakimiś takimi regałami, półkami jeszcze, wiecie, tego typu rzeczami. I właśnie w tym stylu takiego ciemnego dębu. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. I także swoje propozycje
Chociaż ja, wiecie, i tak jestem nakręcony już na tą swoją wizję, nie? No, ale piszcie, piszcie w komentarzach, kochani. Tymczasem ja się wyłączam, dochodzi, no już jest po 14 w sumie, więc skończę sobie tutaj dwie roboty jeszcze na kompie. Wysyłam już Wikivloga za tamten tydzień, już go opisałem, zrobiłem miniaturę, ale jeszcze muszę przypilnować, żeby YouTube go dobrze przetworzył. Ja nie mam wpływu na przetwarzanie YouTube'a, tylko że mam wpływ na to, że jeżeli go źle przetworzy, to mogę jeszcze raz zaaplodować na YouTube'a, nie? Jeszcze raz go wysłać, licząc na to, że przetworzę tym razem lepiej. Czasami się zdarzy YouTube'owi jakieś błędy, jakieś artefakty powywala czy coś. Bardzo rzadko, ale czasem bywa. W każdym razie, to dokończę wstępnie, koniec roboty na dziś. Chyba że Bożenka się odezwie, pani Ela, posłanka, wybrała już jeden z projektów, jaki przygotowałem. Według ich wytycznych będę musiał usiąść i dokończyć projekty. Tam sobie mi zostało takie, wiecie, powyrównywanie zdjęć, no i wyeksportowanie tego w potężne obrazy, bo to jest 300 dpi, 840 cm długości na 300 cm wysokości, więc to jest potężne. Dobra, kochani, no, to na razie. Cześć kochani, wtorek. Ja porobiłem sobie już parę rzeczy, jest 11, a taka 11.15. Słuchajcie, muszę przeczyścić pióra wieczne, więc pokażę wam dzisiaj, jak czyszczę pióra wieczne. A czyścić będziemy trzy parkery. Parker IM Dark Espresso, Parker Jotter czerwony i Parker Jotter taki granatowy. Znaczy tutaj mamy akurat turkusowy, a tamy tu czerwony, a tutaj brązowy. Potrzebne będzie miseczka z ciepłą wodą oraz też jakiś pojemniczek, miseczka, słoiczek z ciepłą wodą, ale z dodatkiem małej ilości płynu do mycia naczyń. Może pokażę na przykładzie Parkera Dark Espresso. Panie, zobaczcie, no przyschło mi dosyć mocno, aż nawet zakwitł atrament na stalówce. Muszę wyczyścić. Rozkręcamy pióro, wyciągam konwenter, zwany też tłoczkiem, i na początek sobie przeczyszczę ten konwenter. Tutaj czyszczenie bardzo proste. Po prostu nabieram wody parę razy. Przekręcam, upuszczając tą wodę. Po prostu nabieram i wypuszczam. Nabieram i wypuszczam. OK. On już trochę tutaj, zobaczcie, puścił starego atramentu. Teraz ponownie nabiorę wody. O, i zostawię tak na jakiś czas, powiedzmy na 15 minut, żeby jeszcze stary, zaschnięty atrament tam się fajnie w środku rozpuścił. Teraz zabierzemy się za naszą stalówkę z sekcją. Nie rozbieram stalówki tutaj ze spływaka, nie ściągam. Wrzucam ją do naszej wody. Wkładam tą stalóweczkę do naszej wody. Trochę nią ruszam, żeby się fajnie opukała. No, już dużo poschodziło. Opsa. Nabieram też wody tutaj do spływaka, żeby ten pociągnął. OK. Teraz biorę trochę papieru toaletowego, czy ręcznika papierowego, chusteczki. Odsysam ten brudny, rozpuszczony atrament. Odsysam tutaj ze stalóweczki. Jeszcze idzie w sekcji w środku. Przeczyścimy. OK. Znów namaczam trochę i znów osuszam. I teraz naszą całą sekcję ze spływakiem i stalówką wrzucam do tej wody z mydłem, raczej z płynem do mycia naczyń, i zobaczcie, jak ona jeszcze puszcza. No i tak jak sobie poleży z godzinkę. I tak samo postępuje z trzema pozostałymi piórami. Gdy nasze sekcje ze stalówkami się tutaj namaczają, czyszczę tłoczki. Do czyszczenia tłoczków będę potrzebował kilka takich cienkich pasków z rajtaśmy. O, więc sobie tutaj ich porobię. Okej, okej. No i kochani, biorę tłoczek, osuszam go, wypuszczam z niego wodę z atramentem. Hopsa, biorę paseczek z tej taśmy, zwijam w rulonik, po prostu wkładam do środka, rozwijając go w środku. O, i teraz jeszcze tłoczkiem kilka razy przejeżdżam. OK, zobaczcie, ile jeszcze tutaj w środku tego syfu było. No i tak robię kilka razy. Wkładam zwinięty, rozwijam go, przesączam. Ten tłoczek akurat ma kulkę, więc trzeba uważać, żeby sobie przez tą kulkę nie zerwać tego papieru i nie zostawić w środku. I następny. Ten już jest tłoczek przekręcany. Ten jest bez kulki. Wyleję z niego tutaj resztkę. Hopsa. Zwijam w rulonik.
rozkręcam go i czyszczę w środku. Okej, ten już czyściutki, to jeszcze ostatni. Kochani, tłoczki wyczyszczone, teraz jeszcze od czasu do czasu delikatnie mieszam tutaj w moich stalówkach i te za jakiś czas wyciągnę i osuszę. A robaczki, minęła godzinka, stalóweczki już opłukałem w umywalce i teraz je po prostu osuszam sajtaśmą. Teraz wystarczy sadzić z powrotem nasze tłoczki. Okej, jeden gotowy, drugi i trzeci. I co? Napełniamy. To może najpierw brązowym watermanem. Hopsa, tłoczek napełniony. Przecieram tutaj z atramentu. Kręcam nasze pióro i gotowe. Pióra napełnione atramentami, watermanem Encry Rouge, pelikanem turkusowym, watermanem Encry Brown. Jeszcze pozostaje mi je lekko rozpisać. Te lekko fleksują i mój ulubiony turkus. Gotowe. Robaczki, 20. Żonka dopiero obiad robi. Kopytki będą. O, zjeździliśmy się kuźwa z człowiekiem krewetką. Za płytkami i innymi takimi rzeczami, światełkami. Oczywiście i tak się skończyło wielką awanturą, no ale co zrobić, no. Zasada jest taka, o której ciągle zapominam. Z debilem nie rozmawiaj, bo i tak nic nie wkurasz. No, co zrobić? Także tak, robaczki. Zaraz jem i idę lulu. No, robaczki, skończyłem właśnie projekt, a raczej biura poselskiego. Tak, mamy środę, matko kochana. Krewetka wzięła wolne na złość, żeby mi zrobić. Boże, ona nie zdaje sprawy, jak ja mam wyjebane na nią totalnie. Nic, nieważne. Projekt zrobiony, prezentuje się tak. O, tak się prezentuje. Tu jest klimatyzator. Czekam jeszcze tylko na dosłanie dwóch zdjęć w tym miejscu tutaj, Rzeszowa. Tu jest klimatyzator, tu jest załamanie, to jest jedna ściana, tak, 5 metrów, 10 cm w tą stronę i tutaj druga ściana, projekt się zmniejszył, tu będzie 10, nie, tu będzie 10, projekt się zmniejszył, bo ta ściana będzie na 80 cm zrobiona. No i co, czekam na te zdjęcia, podmienię ten Rzeszów, wystawiam fakturę i wio. O, fajnie będzie już to skończyć, bo trochę się ciągnie ten projekt. Najważniejsze, że już ostateczna decyzja została podjęta, więc nie mam już tak pierdzielenia z tym. No kochani, a za oknem tragedia. Leje i wieje. Teraz się troszkę wiatr uspokoił, ale dalej dość mocno wieje. Takie, wiecie, porywy są mocne. Ale najgorsze jest to, że kuźwa, no robaczki, w nocy tak cholernie lało, masakra, i wiało przede wszystkim, tyle nawet lało, co wiało. Kurde, myślałem, że mi okna wydrze, podmuchy były konkretne, o matko, ale nic, żadnych szkód, patrzyłem, nie narobiło, także choć tyle, tragedia była. No i oczywiście co, nie spałem całą noc, tak, coś nie mogłem spać, halny, zasrany, co zrobić. Okej, okay, no, wracam sobie do roboty. Cześć robaczki moje kochane, sorka, mało nagrywam w tym tygodniu. To jest piątek obecnie. Słuchajcie, cały czas przed komputerem, od rana do nocy, bo mi trochę tam projektów nawaliło i to po prostu jestem na wykończeniu. Znaczy nie to, że ja jestem na wykończeniu, tylko projekty są na wykończeniu. No i nuda straszna, więc tego nie nagrywam. No. Obecnie właśnie sobie jadę do mamy. Pogoda paskudna, zimno, 1 stopień. Kurde, wieje, znaczy nie wieje, Boże, leje. Przynajmniej nie wieje. No. Ale stwierdziłem, że muszę wyjść z domu sprzed tego komputera, bo mnie już jasny szlak trafia. Bo kilka dni siedzę w domu cały czas. No i robię, więc jadę do mamy na kawcie. O i takie tam, wiecie. No, taka sytuacja. No jeszcze tam w życiu parę rzeczy się pozmieniało nam. Takich, ale to nie temat na tego weekly vloga. Więc no zobaczymy, czy w następnym, czy za jakiś czas się dowiecie co i jak. Bo na razie to trzeba po prostu parę spraw rozwiązać bez gadania o tym. No, także ten. No i standard, wyciągnęła mnie na zakupy. Poduszki kupuję. No, odstawiłem mamę do domu. Zadowolona, że ją wyciągnąłem. Chociaż pogoda paskudna. Ale przynajmniej w miarę ciepło i nie leje, także choć tyle. Znaczy nie wieje. Boże, co mi się te słowa leje i wieje tak mylą. A teraz wracam się jeszcze do Ekszona, kochani, bo są
fajne lampki LEDowe. O, te są fajne. Ostatnie dwa. Dobrze. Mam dwa kupić. Jedno dla siostry, a drugie sobie muszę kupić. Jeszcze daktyle. Bardzo fajne, smaczne. O, jadę już do domu. Dzisiaj mamy live'a. Także to chyba już na live'a nowe światełka założę. Wiecie, chcę takie LEDowe, fajne, kolorowe, żeby mieć z tyłu na tym, na komodzie za kamerą, za mną, jak live'a prowadzę. Dobra, robaczki. No, to do zobaczenia na live'ie, którego już będziecie powtórkę oglądać, jak ten wiki vlog poleci. A stoję na światłach, tak mi się nudzi. No, to na razie. Oj, robaczki moje kochane. Idę właśnie do auta z Paulą. A, bo jedziemy jeszcze do mojej mamuśki jeszcze raz. Mam dzisiaj live'a w sumie za 2 godziny, za 3. Ale kurna, nie wiem czy... Znaczy nie... Córka, zaraz się sprawa wam wyjaśni. Dlaczego jestem taki zamotany? Ach, po prostu energia mnie rozpierdziela dzisiaj i muszę się przejechać. Ach. To jest sprawca tego zamotania. Znaczy no sam jestem sobie winien, no nie ukrywajmy, kochani. Ale kurwa... Chciałam powiedzieć, że mam z głowy prezent na walentynki i na 40 urodziny. Tak, bo koło moich urodzin się urodzi, jak kurna wszystko dobrze pójdzie. Oby się nic nie spierdoliło po drodze. Kochani, mózg mi rozpierdala. No. Potem pogadamy. O, na stadionie dzisiaj jakiś meczyk. Ładnie te nasze Jupitery dają, nie? Zapomnijcie jakimkolwiek Astro, kuźwa, w okolice 30 km od Mielca. No, tak dają. No i co robaczki? Szykuję się do live'a. Zastanawiam się naprawdę, czy chwalić się na live'ie tym patykiem. Tymi dwoma pięknymi, wspaniałymi kreseczkami. Czy też się nie chwalić? Ale chyba nie wytrzymam i chyba się pochwalę. Trudno. No za wcześnie jeszcze, żeby być, wiecie, pewnym. Bo to dzisiaj dopiero nam wyskoczyło. Dzisiaj Bola powinna okres dostać. No ale nie ma. Teraz widzicie, jaki ja jestem. Nieostrzeżony, w ogóle nieogarnięty. No cały ten tydzień jestem taki rozdupcony, nie? No. Ach, kurde, co zrobić, kochani? Bujam w obłokach w tej chwili. Jestem mega przerażonym człowiekiem, a zarazem mega, mega szczęśliwym. No. Dobrze, robaczki. To ja kończę. Biorę się za live'a. A zresztą, zobaczcie, moje nowe światełka. Fajnie. Właśnie ustawiłem tak, żeby powoli się kolor zmieniał. Zawsze jakaś to ozdoba do live'a, nie? Trzymajcie się, robaczki. Do jutra. A jutro mamy mechanika, badanie krwi, tak, bo od razu na beta HCG Paulę biorę, żeby potwierdzić już badaniem laboratoryjnym. Potem znów mechanik, żeby odebrać samochód, bo syczem to jedzie, bo Pauli się kostki potopiły, paliły przy światłach i tak już tlenu oświecą te światła i trzeba to wymienić, więc no, powoli sobie tu. Dobra, no, do jutra, hej. Dzień dobry, ciotki i wujki, dzień dobry. Sorka, bez mikrofonu będę, bo ten mi się ładuje, więc trochę inny dźwięk będzie. Ale ta osmojka fajnie zbiera. Kolejny teścik. Dwie kreseczki. Ja się właśnie zbieram, bo Paula pojechała do mechaników odstawić syjaczka. Jadę teraz po nią i jedziemy zrobić testy beta HCG z krwi. Czyli już potwierdzić, czy gnieździ się mały bobek w Paulinci brzuszku. Boże kochani, jak jestem szczęśliwy. Czyżby po tylu dniach lania deszczu słoneczko wychodziło? Kurczaki, powiem wam, że pięknie dzisiaj cieplutko. Fajnie, bramkę zamykam. Drugą ręką tam, o, sięgam. No zasuwkę, wiecie, mam zasuwkę, żeby cylika mi nie otwierała. No, jadę. Moją matkę, o mamusię, o Paulę. Będzie kuj. Paulę, jak widzi igłę, to totalna awersja do igieł. Ale robaczki, przesrane mam, bo już jej się hormony wkręciły i już jadrze, bo myślę, że jej wolno. Tak, chłopaku, nie w tym trymestrze. Mówię wam, świat mi się wywrócił do góry nogami na własne życzenie, bo oczywiście planowaliśmy.
Jestem taki szczęśliwy. Mi się wszystko udało, bo to najgorsze teraz te pierwsze dwa miesiące. Ale tam, wiecie, Bobek się dobrze zagnieździł. Bobek od fasolki. Bo tam będzie fasolka. No i wiecie, jako że ja jestem, to będzie duża fasolka. Więc bób, Bobek. Oj, tak, robaczki. Przepraszam was za tego wiki vloga, ale sami widzicie, jaką mam sytuację w tym tygodniu i wszystko inne. Do czasu słów mi brakuje i też takiego latania, a wiecie, jeżeli się nie jest czegoś pewnym, to też się nie gada, nie wiadomo jak. No, myślę, że zrozumiecie, głupi nie jesteście. Trzymajcie kciuki, że wszystko się udało. Będzie nowy kontent na kanale, Borowy Ojciec, nie? Kurwa. Happy. No i jeszcze piękna tęcza. O Boziu. Cudownie. Pierwa 16 stopni. Środek lutego. No, my już mamy wynik teściku. Na razie wszystko jest w porządku, kochani. Kurde, ciepło. A mi się klima w aucie zepsuła. Jezu. Z jednej strony mi chłodzi, z drugiej strony mi grzeje. Klapki się zwaliły albo silniczki. Masakra. Jadę do domu coś zjeść. Mamusia zmęczona. Kawy chce. Nie wolno ci palić. Pauli bardzo mocno, Pauli wali na dekiel, bo bardzo mocno jej skacze hormon braku papierosowy. No, jest z tym problemem związany, no. Co zrobić? A ja idę się wyłączyć, bo chce mi się spać. Totalnie spać. Po tych kilku dniach jebanych emocji, no. Ach. No dzień dobry, kochani, witajcie. O, jejku, niedzielę mamy. Mózg mi dalej pulsuje. O, chyba dawno nie było tak strasznie chaotycznego jakiegoś filmu mnie na kanale, jak ten, który właśnie nagrywa mnie. Masakra. Powiem wam, dobra, to jak już tak gadajmy. O, mam tutaj te wszystkie, kuźwa, teściki i inne rzeczy. Wszystko będzie oprawione w rameczki. Słuchajcie, jestem przerażony. Co to będzie, jak to będzie. Wiecie, martwię się, mamy te swoje lata już, nie? Nasze pierwsze dziecko. No staraliśmy się półtorej roku. O te małe bubu, kurcze. Nie wiem, słów mi brakuje, naprawdę, kochani. Jestem przerażony, żeby wszystko się udało, było w porządku. A z drugiej strony jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Normalnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Już planuję, jakim będę łajcem i tego typu. O matko. Powiem wam, że to nie mogę sobie miejsca znaleźć. Nie mogę. Tak siedzę i myślę. O, żoncia przyszła. Co, kochanie? No już idę. Zaraz przyjdę. No, już jestem, robaczki. Chciałem, żeby ich włączyć cztery pory roku Vivaldiego. Tak, my lubimy sobie słuchać muzyki klasycznej. No, na czym ja to skończyłem? Jestem totalnie rozpierdzielony psychicznie. Ale to ze szczęścia, wiecie, jestem tak szczęśliwym człowiekiem. Masakra, mam ochotę iść na ulicę i krzyczeć. I krzyczeć do wszystkich. Ja będę łajcem. Kochani, trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. Ja tak siedzę właśnie i kurde, rozkminiam jedną rzecz. Bo skoro tak to się porobiło, czy nie rzucić palenia? Dobrze by było. I dla dziecka, i dla matki, i dla mnie. Nie musiałbym na zewnątrz wychodzić. Na razie sobie w pracowni jeszcze palę, ale no wiecie, zamykam drzwi, okno otwieram i się tu pali. Ale wiecie, jak to kurde jest, no. Tylko się strasznie boję jednej rzeczy. Przytyję jeszcze bardziej. Gruby jestem jak chuj, kurwa. Boję się, że przytyję, jak rzucę palenie. No, ja już raz nie paliłem. To znaczy, rzuciłem palenie, wtedy dużo przytyłem. No, nie paliłem prawie 8 lat. I jakoś tak z powrotem zacząłem. A, w każdym razie, kurde, no, boję się tego jak cholera. Nie wiem, ale skłaniam się ku temu, żeby rzucić. No, ćwiczę teraz, nie? Więcej się ruszam, jeżdżę na tym rowerku. Wiecie, nie nagrywam też tak tego, no, że nie będą to weekly vlogi, kurde, z moich postępów ćwiczeniowych. Będę od czasu do czasu nagrywał i pokazywał, też tam wagę pokazywał. No, spadło mi na razie niecały kilogram. Jest na dobrej drodze jest. Także na razie waga spadła niecały kilogram. Ale w każdym razie, kochani, wiecie, kurde, no, jestem bardziej ku temu, żeby rzucić. Ale na pewno jeszcze w tych weekly vlogach będziecie mnie widzieć z fajką. To na pewno. W każdym razie, dzisiaj jedziemy do mamy mojej na obiad.
gołąbki zrobiła, także jedziemy na obiadek. No, mamy, pyszne Paula wczoraj zrobiła sznycelki z kurczaczka. Ja lubię strasznie takie mielone koteciki z kurczaka. Będzie miaczki, suróweczka. No i mamy jeszcze na dzisiaj, no, ale skoro nas mama zaprosiła, to będą na jutro. Albo do kanapeczek, bo też lubię sobie, wiecie.